Panie Jerzy, temat, którym zajęliśmy się wspólnie, to o człowieku. Pytanie pierwsze, które chciałbym panu zadać, jak fotografia może o człowieku mówić? No właśnie, to jest trudne pytanie, bo człowiek jako istota, i tu już nie będę filozofował, człowiek jako istota jest w zasadzie niezbadaną istotą. Każdy jest indywidualnością, w życiu sam został stworzony taki, a nie inny. Nikt z nas nie jest klonem. I w związku z tym zachowania, uroda i wszystkie inne cechy, każdy ma inne. I trzeba to uszanować, trzeba to przede wszystkim, będąc portrecistą, dostrzec. A trudność polega na tym, że najczęściej jest tylko moment, żeby dostrzec człowieka i go pokazać tak, jak się go widzi i się go czuje. Tak ja to uważam. Ja w swojej fotografii człowieka, tematu człowieka dotykam często, ale zazwyczaj na fotografii człowieka nie pokazuję. Chyba że jest to autoportret, czasem zdarzy się portret, ale bardzo rzadko. Przede wszystkim pokazuję człowieka poprzez to, co on robi, i to, w jaki sposób wpływa na rzeczywistość, która go otacza. Dlatego ten temat był dla mnie dużym wyzwaniem. Musiałem się bardzo mocno nagimnastykować, jednak rozwiązanie przyszło szybko i bardzo prosto, o czym jeszcze w dalszej części oczywiście powiem. Natomiast człowiek na fotografii wiąże się szczególnie z portretem, który sięga do historii fotografii, ale również i sięga do malarstwa, bo przedstawienia portretowe fotografia zaczerpnęła od malarstwa. I trudnym jest wyzwaniem po ponad 190 latach historii fotografii odkryć w portrecie jeszcze coś innego, coś nowego. Pan zajmuje się fotografią portretową całe życie i oglądając pana fotografię, widzę tam taką iskrę, która gdzieś w panu drzemie i która uwydatnia się na fotografii. Jak pan dochodził do tego, że fotografię portretową tak mocno pan wypracował w swojej twórczości? Ja może powiem tak. Jak opowiadałem o tym, że dostałem na komunię aparat marki Druch, sam próbowałem wywoływać filmy. Pierwszy film wywoływany u mnie w korytarzu, bo tam było ciemno, oczywiście wywołałem go w sposób bardzo drastyczny, bo miałem taki lekki podgląd i wiedziałem, że trzeba wywoływać, woda utrwalać i tak dalej. I ja to wszystko zrobiłem, tyle tylko, że jak podejrzałem, to wszystko było bardzo ciemne na tej klisze, a widziałem klisze przez innych wywoływane, gdzie one były bardzo jasne. I ja sobie podrapałem tak troszeczkę, bo myślałem, że żeby to zeszło, nie? I jak to zrobiłem, obejrzałem potem i wyszły mi bardzo ciekawe zdjęcia, a fotografowałem rodziców, bardzo podrapanych przeze mnie pazurkami. I zobaczyłem i zrobiłem zdjęcia stykowe. To wyglądało strasznie, ale z drugiej strony bardzo, bardzo ciekawie. Ale potem przez życie, jak zacząłem pracę zawodową, zacząłem jako fotograf, później kierownik laboratorium fotograficzne na kopalni Generał Zawadzki w Dąbrowie Górniczej, to były takie czasy, że trzeba było fotografować przodowników pracy, których nosiło się na takich patykach na 1 maja, i takich portretów, takich pracowników trzeba było zrobić 20, 30, ładnie to oprawić. No i trzeba było robić tak, żeby oni nie byli wszyscy tak bardzo do siebie podobni, bo niektórzy byli bardzo fajni, przyzwoici ludzie, a niektórzy tacy mniej przyzwoici. I trzeba było też pokazać, jak gdyby tą swoją wizję i to, co się w sercu ma, żeby tych ludzi pokazać w miarę przyzwoicie, mimo że niektórzy nie byli tacy. Ale robiłem to i to się zaczęła ta właśnie taka komercyjna fotografia portretowa. Potem, jak przeszedłem na Hutę Katowice, zostałem zaproszony do pracy, do tworzenia laboratorium fotograficznego.
To też były czasy głębokiej komuny, bo to był 75 rok. I też się na pochody szło z tymi przodownikami pracy na patykach. Zresztą nigdy nie zapomnę jednej rzeczy, że 1 maja kiedyś padał śnieg. I byliśmy w pochodzie tutaj pierwszomajowym w Katowicach i ci biedni ludzie z tymi patykami, z tymi przodownikami pracy, tu gdzie dzisiaj jest spodek, jak zaczęło sypać, zaczęło wiać, to wypierniczyli te wszystkie portrety i trochę mi żal było, że ci ludzie, których ja tam fotografowałem, gdzie się bardzo, bardzo starałem, żeby w miarę przyzwoicie oni wyszli, tak skończyli. I to takie przesłanie też niefajne mam do dzisiaj, że jednak, kurczę, niby ta fotografia trwa wiecznie, a w sumie nie wiem, czy w tym momencie ona trwała wiecznie. Ona została zdeprecjonowana. Brzydko to było. Ale potem, jak zacząłem pracować na własny rachunek, jak utworzyłem swój zakład fotograficzny, to już była zupełnie inna przyjemność fotografowania. To już sobie fotografowałem tak, jak ja chciałem, jak czułem. Zapraszałem też ludzi tych, których chciałem. A opatrzność czy los spowodował, że wiele, wiele, wiele znanych ludzi udało mi się w życiu sfotografować. Tak to jest. Od wielu lat współpracujemy. Znamy się świetnie, ponieważ chodziłem z pana synem do liceum, do jednej klasy, więc no, nasze relacje są bliskie i współpraca w projekcie również była bardzo bliska, przebiegała gładko. Spotkaliśmy się, rozmawialiśmy o fotografii, a później również współpracowaliśmy fotograficznie. Natomiast kiedy zaczęliśmy się zajmować tematem o człowieku, ja byłem trochę skołowany i nie wiedziałem, jak tego tematu dotknąć. Dopiero moje oczy się otwarły, kiedy usłyszałem od pana opowieść. Po pytaniu, jak zaczęła się pana przygoda z fotografią, usłyszałem coś, co mnie rozwaliło i chciałbym, żeby pan o tym opowiedział. Banalna historia, prawdziwa, przysięgam. Jak większość z nas, chodziło się wtedy też i dzisiaj do przedszkola. I w przedszkolu była taka fajna grupa ludzi. Miałem zresztą bardzo bliskiego przyjaciela. Potem był wiceprezydentem miasta Sosnowca. On chodził ze mną do przedszkola, potem do szkoły podstawowej. Potem się drogi nasze rozeszły. On poszedł do technikum energetycznego, a ja do liceum. I była taka dziewczyna, bardzo piękna dziewczyna, która miała na imię Halinka. Nazwiska nie powiem, ale jak ktoś będzie się chciał dowiedzieć, to ewentualnie wtedy zdradzę. Chociaż nie wiem, czy mogę, bo ona dotychczas żyje. I historia była taka, że ta dziewczyna miała zdjęcie. Przyszła ze zdjęciem swoim, takim legitymacyjnym, do przedszkola. A ponieważ ja się w niej kochałem i mój przyjaciel Irek też się w niej kochał, i ona biedna nie wiedziała za bardzo, co ma zrobić z tym zdjęciem, komu dać, mnie czy jemu. Ponieważ ja jestem dość taki radykalny i szybki, wziąłem to zdjęcie i po prostu zjadłem. Od tego momentu zaczął się mój bezpośredni kontakt, jak widać, z fotografią i wierzę w to, że no tak niebiosa chciały, czy los chciał, no żebym się zajął tą fotografią. Tak to było od początku. Wynikiem tej opowieści są portrety. Dwa portrety, które wykonałem panu w studiu fotograficznym. Te portrety pokazują pana związanego z fotografią. Po pierwsze z aparatem, którym wykonał pan większość fotografii zawodowych w swoim zawodowym życiu. A po drugie fotografia z młodości. Nie jest to ta zjedzona fotografia, no bo naturalnie nie da się jej odzyskać. Natomiast jest to fotografia, która pokazuje pana z aparatem fotograficznym. Dla mnie temat o człowieku był więc opowieścią o panu. O tym, w jaki sposób pan związał się z fotografią i w jaki sposób pan z fotografią przez całe życie jest.
i w jaki sposób pan z aparatem przez całe życie przechodzi. Więc ten temat dla mnie bardzo klasycznie ujęty w formie portretowej, mimo wszystko ma wymiar symboliczny. Na pana fotografiach przygotowanych do wystawy również ten wymiar symboliczny jest widoczny. Proszę opowiedzieć coś o swoich pracach, które wykonał pan w ramach tego projektu. W zasadzie to są dwie prace. Jedna praca to jest taka opowieść o człowieku do 2020 roku, w sposób bardzo tradycyjny pokazana, między innymi akt, mężczyzna, kobieta, akt przytuleni do siebie z widocznym męskim torsem i kawałeczkiem biustu, ciąża, brzemienna kobieta, sam brzuch. Są to członkowie mojej rodziny. Poniżej zdjęcie dziecka, też członka mojej rodziny. A jeszcze poniżej ostatnie dwa zdjęcia to są zdjęcia z sąsiadów. Niestety miesiąc temu mężczyzna, który jest na tym, zmarł. I tu chciałem symbolicznie pokazać, jak to w rzeczywistości to życie człowieka do tego roku przebiegało. A przebiega zazwyczaj bardzo, bardzo normalnie. Rodzimy się, żyjemy, umieramy. Natomiast na drugim zdjęciu, pod wpływem tego koronawirusa, troszkę mi się spojrzenie i świat zaczął lekko walić. Zacząłem dostrzegać też inne rzeczy i wartości, i głupotę też ludzką. Dlatego na tym kolażu pokazałem, że jest tam zdjęcie takiego przyjaciela, aktora, który ma maskę świadomita w masce i na tle tła koronawirusa. A potem pokazane jest, jak tą maskę ma zdjętą i ludzi wokół, którzy mają maski, a potem te maski albo mają do pół, albo w ogóle ściągnięte. I traktowanie tak nie bardzo wiadomo, czy bojaźliwie tego koronawirusa, czy olewają to wszystko, że może im się w życiu uda. Ale świat jest optymistyczny. Ja patrzę na to wszystko optymistycznie. W związku z tym ostatnie dwa zdjęcia, radosne miny uśmiechniętych panów, między innymi twój portret, bo wierzę, że wiele już pandemii było w życiu, jak ludzkość przetrwała, ale z drugiej strony, jeśli by człowiek cały czas był wystraszony, cały czas zdołowany, no to ten sens życia i radość życia byłby zatracony. A jednak trzeba czerpać z tego życia radość jakąś, ponieważ krótko się żyje. Wielowymiarowa opowieść o człowieku. Tak można by było podsumować zarówno dokładnie tak. Pana pracę, jak i moje. Fotografia jako pomost. To była główna idea całego projektu. I taką ideę wymyśliłem zarówno po to, żebyśmy mogli współpracować i żeby to był pretekst do spotkania i dyskusji, ale również żebyśmy spojrzeli na ten pomost fotograficzny. Dla mnie fotografia jest pomostem zarówno między chwilą obecną, jak i chwilą minioną i zawsze patrząc na fotografię widzimy coś, co już dawno odeszło w pamięci. Natomiast fotografia jako pomost dla pana, czym ona jest tak naprawdę? Jak rozumieć hasło pomostu w fotografii? Ja może powiem tak przekornie. Żyję dość długo i z tą fotografią jestem związany 65 lat. I miałem to szczęście w życiu, że współpracowałem z wieloma bardzo zacnymi ludźmi, ale pod koniec jak gdyby już swojej działalności mam szczęście spotkać takich jak ty, spotkać takich jak Krzysiu Szlapa, jak Arka Ławrowieńca, Arka Gole, którzy pokazują fotografię inaczej niż za moich młodych lat, jak wy jesteście, tą fotografię się pokazywało. To jest zupełnie coś innego i cieszę się bardzo, że
Pan Bóg, jeśli ktoś wierzy w Boga lub los, pokierował tak, że takie słynne przytoczę zdanie pana profesora Kokota, wybitnego światowego nefrologa, który powiedział, że człowiek się psuje albo od dołu, albo od góry. Ja na szczęście uważam, że się psuje od dołu. W związku z tym mogę czerpać jeszcze naukę od młodszych kolegów. I podziwiam wielu i mam olbrzymi szacunek za tych, co tworzą dzisiaj. Bo był taki okres czasu, kiedy w zasadzie wszystko się powtarzało, powtarzało, powtarzało. Natomiast okres tych młodych ludzi, twój, Krzysia, innych w związku, spowodował niebywały burzliwy rozwój fotografii. I ja, będąc komisarzem fotograficznym Sosnowieckich Spotkań Artystycznych przez naście lat, dostrzegam to, że powinni jeździć jak najwięcej młodzi ludzie, którzy mają zupełnie inne spojrzenie na fotografię, inaczej ją widzą, inaczej ją przetwarzają, a jeszcze zdolni są do współpracy ze starszymi, co jest nieprawdopodobnie ważne. Dlatego ten pomost, jeżeli uda się stworzyć między starszym pokoleniem a młodszym pokoleniem fotografów, to jest rzecz nieoceniona. Bo każdy jakieś doświadczenia ma. Ma wspomnienia, ma wiedzę, bo przez tyle lat tę wiedzę się nabywa. I wielu jest takich, którzy jeszcze mając już ten taki wiek, powiedzmy bardzo balsakowski, są w stanie jeszcze się czegoś nauczyć. A ja się od was uczę. Cały czas. Idąc tym tropem, na koniec warto zadać pytanie. Skoro w fotografii przez te ponad 190 lat było już praktycznie wszystko i każde spojrzenie jest powielaniem innego spojrzenia historycznego, jak podejść do fotografii, żeby ona po pierwsze sprawiała nam przyjemność i żeby jeszcze można coś było w niej odkryć? Ja powiem może tak. Ja nie należę do tych, którzy bardzo dużo fotografują. To znaczy komercyjnie robiłem to, co musiałem robić i muszę. Natomiast jeśli chodzi o własną fotografię, twórczą fotografię, to nie idzie mi to zbyt łatwo, ponieważ w zasadzie zastanawiam się nad każdym zdjęciem, które mam zrobić. I ja potrafiłem z wyjazdu czy do Islandii, czy do RPA, czy gdzieś do Norwegii zrobić 10 filmów. To jest wszystko. Bo zastanawiałem się nad każdą klatką, nad każdym obrazem sfotografować to, czy nie. Miałem łatwość techniczną sfotografowania, bo przez tyle lat nauczyłem się fotografować. Natomiast jeśli już coś utrwalałem, to utrwalałem coś, co u mnie powodowało jakieś bardzo duże emocje. Przede wszystkim tu, potem tu. I jeśli to się połączyło jedno z drugim, to wtedy robiłem zdjęcie. I do tych teraz, tych prac, co teraz dajemy, to nie umiałem się najpierw zabrać, jak to ugryźć ten temat. I w pewnym momencie pomyślałem, rany boskie, świat taki dziwny jest teraz, tak dziwnie ludzie podchodzą do tego różnego tematu, spróbuj ugryźć ten temat. I go ugryzłem. I bardzo, bardzo się cieszę, Kamil, że z tobą mogłem współpracować i tego człowieka tak inaczej pokazać też. I myślę, że jakoś ten temat zostanie fajnie zapamiętany. Cieszę się, że ta współpraca przebiega zawsze tak dobrze, tak gładko i liczę na to, że dalej będziemy razem nad czymś pracować. Ten temat o człowieku jest nadal otwarty, jest tematem rzeką i myślę, że całą wystawę moglibyśmy wspólnie na ten temat zrobić. Warto pochylić się jeszcze głębiej i szerzej, a zresztą, tak jak pan już zauważył, świat się tak drastycznie zmienia, że my jako fotografowie musimy reagować na tą zmianę i ją dokumentować. Tak jest. Dziękuję jeszcze raz za współpracę.
covidowo. Tak jest, covidowo. Dzięki. Dziękuję.